Dawno, dawno temu w odległej krainie żył filozof, który był przytłoczony chaosem życia. Filozof ten cierpiał z powodu niepokoju spowodowanego zależnością ludzi od ciągle zmieniającego się świata zewnętrznego. Pewnego dnia, gdy był pogrążony w myślach, zobaczył małe dziecko bawiące się radośnie. Z prostymi zabawkami w rękach dziecko nie przejmowało się ani zmartwieniami przeszłości, ani niepewnością przyszłości. Przeżywało jedynie czystą radość chwili obecnej. Ten obraz zainspirował filozofa. Zdał sobie sprawę, że prawdziwe szczęście nie leży w przemijających przyjemnościach świata zewnętrznego, ale w wewnętrznym spokoju i świadomości chwili. Od tego dnia przyjął nauki filozofii stoickiej i poświęcił swoje życie skupieniu się na tym, co mógł kontrolować – własnych myślach, uczuciach i działaniach. Filozof odkrył, że życie w harmonii z biegiem życia, a nie opieranie się mu, postrzeganie wyzwań jako okazji do rozwoju i bycie wdzięcznym za każdy dzień, prowadzi do prawdziwego szczęścia i spokoju. Jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest rozpoznanie różnicy między tym, co możemy, a czego nie możemy kontrolować. Stoicy uczą nas kierować naszą energię i uwagę na własne myśli, uczucia i działania, czyli na te rzeczy, które możemy bezpośrednio kontrolować. Wydarzenia zewnętrzne, zachowanie ludzi i ogólny stan rzeczy na świecie są często poza naszą kontrolą. Zamiast tego, koncentrując się na własnym świecie wewnętrznym, możemy wybrać sposób, w jaki reagujemy na te czynniki zewnętrzne i radzimy sobie z nimi. Takie podejście pozwala nam zachować spokój i koncentrację w obliczu nieuniknionych wyzwań życiowych, czyniąc nas bardziej odpornymi i szczęśliwszymi osobami. Akceptacja i adaptacja. Przeszłości już nie ma, przyszłość jeszcze nie nadeszła. Filozofia stoicka podkreśla, że życie toczy się wyłącznie w chwili obecnej. Koncentrując się na naszych obecnych doświadczeniach, a nie na przeszłych błędach lub przyszłych zmartwieniach, możemy w pełni przeżyć każdą chwilę życia. Kieruje to naszą uwagę na to, co możemy teraz zrobić, na wdzięczność, którą możemy teraz poczuć i na możliwości, jakie oferuje obecna chwila. Skupienie się na chwili obecnej prowadzi nas do docenienia piękna chwili i małych przyjemności życia, dzięki czemu zdajemy sobie sprawę z wartości i bogactwa każdego dnia. Życie jest pełne nieoczekiwanych wydarzeń i wyzwań. Filozofia stoicka uczy nas akceptować napotykane sytuacje i dostosowywać się do biegu życia. Zamiast stawiać opór, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu i że każde wyzwanie zawiera lekcje lub okazje do rozwoju. Taka perspektywa pomaga nam zachować wewnętrzny spokój nawet w trudnych czasach i pozwala nam bardziej elastycznie dostosowywać się do zmian, jakie przynosi życie. Poczucie własnej skuteczności. Stoicyzm podkreśla znaczenie własnej skuteczności. Aby osiągnąć szczęście i spełnienie, nie powinniśmy patrzeć na świat zewnętrzny, ale na nasz własny świat wewnętrzny. Oznacza to rozwijanie własnych wewnętrznych zasobów i cnót, zamiast poszukiwania dóbr materialnych lub aprobaty innych. Bycie samowystarczalnym pozwala nam osiągnąć wewnętrzne poczucie spokoju i spełnienia, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. To czyni nas bardziej niezależnymi i odpornymi, ponieważ unikamy przypisywania naszego szczęścia czynnikom zewnętrznym. Samowystarczalność uczy nas bycia świadomym własnych decyzji i wartości oraz kierowania swoim życiem zgodnie z tymi wartościami. Empatia i miłość do ludzkości. Stoicyzm uczy, że każdy z nas jest częścią wszechświata i dlatego powinniśmy być wyrozumiali i kochający wobec wszystkich. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do ludzi, którzy stanowią dla nas wyzwanie lub których trudno nam zrozumieć. Empatia i cierpliwość wobec ludzi może poprawić jakość ich życia i naszego własnego. Takie podejście wzmacnia nasze relacje społeczne i pomaga budować bardziej pokojowe społeczeństwo. Uznanie, że każdy może popełniać błędy i że każdy jest w trakcie procesu uczenia się, prowadzi nas do stania się bardziej tolerancyjnymi i wyrozumiałymi osobami. Postrzeganie wyzwań jako możliwości rozwoju oraz samoobserwacja i autorefleksja. Trudności życiowe są nieuniknione, ale stoicyzm oferuje sposoby na ich przezwyciężenie. Każde wyzwanie jest okazją do nauki i rozwoju. Nawet w trudnych czasach myślenie o tym, jak możemy wyciągnąć wnioski z tych doświadczeń i stać się silniejszą jednostką, daje nam perspektywę na przyszłość.
Takie podejście pozwala nam być odpornymi i elastycznymi w obliczu trudności i daje nam siłę do pokonywania przeszkód, które przynosi życie. Stoicyzm uczy, że trudności kształtują i rozwijają nas, a nie łamią. Stała samoobserwacja i kwestionowanie naszego zachowania jest jednym z fundamentów stoicyzmu. Autorefleksja pozwala nam uczyć się na błędach i lepiej rozumieć własne zachowanie i wzorce myślowe. Proces ten czyni nas bardziej świadomymi i samokontrolującymi się jednostkami, dzięki czemu możemy skuteczniej kierować naszym życiem. Szczerość wobec siebie i skupienie się na rozwoju osobistym pomaga nam osiągnąć większy spokój i sukces we wszystkich dziedzinach życia. Ciągłe uczenie się i rozwój oraz priorytetowe traktowanie wewnętrznego spokoju. Stoicyzm podkreśla znaczenie zdobywania wiedzy i rozwoju osobistego. Uczenie się przez całe życie czyni nas mądrzejszymi i bardziej zdolnymi. Bycie otwartym na uczenie się czegoś nowego każdego dnia czyni życie bogatszym i bardziej satysfakcjonującym. Nie ogranicza się to do zdobywania wiedzy akademickiej lub umiejętności zawodowych. Obejmuje również dążenie do rozwijania naszych osobistych cnót i odkrywania głębszych znaczeń życia. Ciągła nauka i rozwój pozwalają nam być lepiej przygotowanymi na życiowe niespodzianki i wyzwania. W centrum stoicyzmu znajduje się zachowanie wewnętrznego spokoju. Pośród zmienności i chaosu świata zewnętrznego stoicy dążą do odnalezienia i zachowania własnego wewnętrznego spokoju. Oznacza to, że jesteśmy w stanie zarządzać własnymi myślami i emocjami, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Priorytetowe traktowanie własnego wewnętrznego spokoju pozwala nam zachować spokój i koncentrację w obliczu życiowych burz. Pozwala nam to świadomie i spokojnie kierować naszymi decyzjami i działaniami, nawet w obliczu wyzwań. Wewnętrzny spokój jest kluczem do radzenia sobie ze stresem i niepokojem, ale także do znalezienia szczęścia i spełnienia. Wdzięczność i sztuka mówienia o sobie. Dla stoików wdzięczność jest sposobem dostrzegania piękna i pozytywów pomimo trudności życiowych. Znalezienie rzeczy, za które można być wdzięcznym w codziennym życiu, zwiększa bogactwo i wartość życia. Praktyka wdzięczności skupia nasz umysł na pozytywnych doświadczeniach, ludziach i naszej egzystencji. Przypomina nam, że każdego dnia, nawet w najtrudniejsze dni, jest za co być wdzięcznym. Bycie wdzięcznym pozwala nam docenić drobne przyjemności i osiągnięcia życiowe oraz zwiększa naszą ogólną satysfakcję z życia. Wdzięczność pomaga nam znaleźć siłę nawet w trudnych czasach i znaleźć sens i wartość we wszystkim, co przynosi życie. Filozofia stoicka podkreśla siłę wewnętrznego dialogu. To, w jaki sposób rozmawiamy z samym sobą, ma ogromny wpływ na nasze myśli, uczucia i ogólny pogląd na życie. Rozwijanie pozytywnego i konstruktywnego dialogu wewnętrznego ułatwia nam radzenie sobie z trudnościami i odnajdywanie wewnętrznego spokoju. Mówienie do siebie w sposób pełen współczucia, zrozumienia i wsparcia zwiększa naszą samoocenę i pewność siebie. Wspiera to stoicką filozofię życia, opartą na własnej skuteczności i samokontroli. Stoicy podkreślają, że jesteśmy częścią natury i jak ważne jest życie w harmonii z naturą. Kontakt z naturą sprawia, że czujemy się spokojniejsi i bardziej uziemieni, a także pomaga nam dostrzec szerszy obraz życia. Spędzanie czasu z naturą, medytacja lub po prostu spacery na świeżym powietrzu mogą mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Życie w harmonii z naturą wzmacnia zasady własnej skuteczności i samowystarczalności, których uczy stoicyzm. Stoicyzm uczy, że pogoń za niepotrzebnymi pragnieniami prowadzi nas z dala od prawdziwego szczęścia. Ciągłe pragnienie więcej i więcej nigdy nie prowadzi do spełnienia i zakłóca nasz wewnętrzny spokój. Zamiast tego stoicy opowiadają się za prostym życiem i byciem szczęśliwym z tego, co mamy. Pozbycie się niepotrzebnych pragnień może uczynić nasze życie prostszym i bardziej znaczącym, jednocześnie zwiększając naszą samoskuteczność i czyniąc nas szczęśliwszymi. Akceptacja własnych ograniczeń oraz przebaczenie i uwolnienie. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie rozpoznawania i akceptowania własnych ograniczeń. Każdy z nas ma ograniczenia i uznanie tego faktu chroni nas przed niepotrzebnym stresem i frustracją. Znając własne ograniczenia, możemy jak najlepiej wykorzystać naszą energię i rozwijać swoje mocne strony.
Jest to ważny krok w kierunku osiągnięcia poczucia własnej skuteczności i wewnętrznego spokoju, którego uczy stoicyzm. Stoicy podkreślają znaczenie przebaczenia i pozbycia się negatywnych emocji z przeszłości. Uraza i gniew, które żywimy wobec innych lub samych siebie, zakłócają nasz wewnętrzny spokój i utrudniają rozwój osobisty. Przebaczenie jest sposobem na pozbycie się tych negatywnych emocji i osiągnięcie spokojnego stanu umysłu. Wybaczanie innym i sobie jest zgodne z zasadami empatii, zrozumienia i wewnętrznego spokoju, które są w centrum stoicyzmu. Stoicyzm uczy, że sukces jest osobistą podróżą i że każdy musi zdefiniować swój własny sukces. Powinniśmy skupić się na własnych wartościach, celach i osobistym szczęściu, a nie na ogólnie przyjętych przez społeczeństwo miarach sukcesu. Takie podejście prowadzi nas do bardziej autentycznego i satysfakcjonującego życia, ponieważ prawdziwy sukces mierzy się naszymi osobistymi cnotami i wewnętrznym spokojem. Stoicy wierzą, że rozwój osobisty jest procesem ciągłym. Oznacza to odważne stawianie czoła wyzwaniom, wychodzenie poza strefę komfortu i otwieranie się na nowe doświadczenia. Ciągłe testowanie siebie czyni nas silniejszymi, bardziej elastycznymi i zdolnymi do adaptacji. Stoicyzm uświadamia nam prawdziwą wartość wolności. Ta wolność jest wolnością wewnętrzną, a nie zewnętrznymi ograniczeniami. Posiadanie kontroli nad naszymi myślami i uczuciami, decydowanie o tym, jak wpływają na nas czynniki zewnętrzne. Posiadanie wewnętrznej wolności oznacza kontrolę nad własnym życiem i bycie panem własnego szczęścia, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Drodzy widzowie, dziś zagłębiliśmy się w filozofię stoicką i odkryliśmy 18 cennych lekcji, które mogą zmienić Twoje życie. Każda lekcja prowadzi nas w dążeniu do wewnętrznego spokoju, rozwoju osobistego i prawdziwego szczęścia. Lekcje te pomagają nam zachować spokój i koncentrację w obliczu chaosu i wyzwań świata zewnętrznego, jednocześnie prowadząc nas do bardziej znaczącego i satysfakcjonującego życia. Życie jest pełne nieoczekiwanych wydarzeń i wyzwań, ale w świetle filozofii stoickiej możemy pokonać każde wyzwanie i osiągnąć wewnętrzny spokój. Odkrywanie własnego wewnętrznego świata, definiowanie własnego sukcesu, ciągłe testowanie siebie i docenianie naszej wewnętrznej wolności to ważne kroki, które towarzyszą nam w tej podróży. Pamiętaj, że każdego dnia, stosując te lekcje w swoim życiu i podążając za mądrością i wskazówkami filozofii stoickiej, możesz bardziej doceniać każdą chwilę i doświadczać swojego życia w bogatszy sposób. W miarę postępów w podróży do wewnętrznego spokoju i rozwoju osobistego pamiętaj, prawdziwa zmiana zaczyna się od wewnątrz.